Cześć Wam i czołem, z tej strony Macintosh, a przed Wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2. I dzisiaj w programie mam dla Was powrót do super świata stworzonego przez jedno z Was, to znaczy wracamy, słuchajcie, do super świata stworzonego przez Pitku Polska Gamer, czy też Pitku.pl po prostu. I moi drodzy, zajmiemy się tym za chwilę, ponieważ jak zwykle chciałbym Wam, jak zwykle, od dawna tego nie robiłem, więc po dłuższej przerwie chciałbym Wam przypomnieć o tym, że w dalszym ciągu czekam na poziomy, które wy stworzyliście i czekam, abyście je w jakiś sposób podesłałem. Zresztą nie tylko poziomy, które wy stworzyliście, ale stworzyli również wasi znajomi, którzy z jakichś bliżej nieokreślonych powodów nie chcą tych poziomów podsyłać. Czy to się wstydzą, czy to najzwyczajniej w świecie nie chcą szerszej publiczności prezentować swoich poziomów, zawsze taki poziom możecie podesłać. Pamiętajcie, aby podsyłać je w takiej formie, żeby był widoczny ID poziomu oraz jego nazwa, ponieważ to mi najbardziej ułatwi późniejszy dobór tych poziomów. A jeżeli wasz poziom zawiera mechanikę Master Sworda, to znaczy od samego początku do samego końca potrzebny jest Master Sword, czyli transformacja w Linka, aby ukończyć dany poziom, to również gdzieś tam zaznaczcie to przy okazji ID nazwy tego poziomu. I pamiętajcie, nie jestem tutaj, żeby w jakiś sposób, nie wiem, karcić czy coś w tym stylu. Jestem tutaj po to, aby pomóc wam dopracować, doszlifować wasz warsztat twórczy, abyście tworzyli jeszcze lepsze poziomy i żebyśmy my jako polskie community Super Mario Makera 2 mogli pokazać na świecie, że rzeczywiście potrafimy robić naprawdę genialne poziomy i potrafimy razem ze sobą współpracować. I to by było tyle, jeżeli chodzi o wstęp, a ja was w tym momencie już zapraszam na dalszą część dzisiejszego materiału wideo, czyli zapraszam was już do super świata stworzonego, tak jak już wcześniej wspomniałem, przez Pitku.pl. I witam was ponownie w Super Pitku.pl World i wracamy do świata drugiego, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo jakby nie patrzeć, dawno, już naprawdę dawno grałem w te super światy stworzone przez was, moi drodzy. Pamiętam, że mamy jeszcze do dokończenia super świat stworzony przez Botula i tam utknęliśmy w ostatnim świecie, jeżeli mnie pamięć nie myli, a jeżeli mnie myli, to możecie mnie poprawić, napisać to śmiało w komentarzu. Jednakże dzisiaj zagramy sobie w super świat stworzony przez Pitku. Będziemy go w dalszym ciągu kontynuować. I będziemy go kontynuować, słuchajcie, w świecie drugim, tak jak już wcześniej wspomniałem i nawet dobrze pamiętałem. Wow. I będzie to świat podziemny. I zobaczymy, czy Pitku w dalszym ciągu będzie tutaj trzymał się tego swojego oryginalnego założenia, że każdy poziom w miarę możliwości będzie w innej nakładce graficznej nam prezentowany. Jeżeli dobrze pamiętam, to teraz powinniśmy dostać poziom, który będzie w nakładce graficznej Super Mario Bros. 3, ale mogę mylić się i mogę tego nie do końca pamiętać, jak to powinno wyglądać. I nie, Super Mario World Tunnel of the Beatles, czyli tunel Buzzy Beatley, tak właściwie można by było powiedzieć. I zobaczymy, co w tym tunelu Buzzy Beatley tak naprawdę będziemy mogli znaleźć. Pierwsze, co widzę, to to, że mamy na razie spajki, a nie bitle. Więc może dopiero później będziemy mieli tutaj nasze kochane bitle dostępne, Buzzy Beatle. Ale na razie wygląda to jak taki standardowy poziom stworzony przez osobę, która dopiero zaczyna swoją zabawę z nie tyle Super Mario Makerem, co powiedziałbym, że zaczyna swoją zabawę z Lunar Magic, czyli z edytorem do Super Mario World, do tworzenia własnych poziomów, do tworzenia haków nawet całkowitych. Taki, wiecie, bardzo rozbudowany level editor, który potrafi znacznie więcej niż tylko i wyłącznie stworzyć, wiecie. A, tu mogliśmy to zrobić troszeczkę inaczej. Dobra. Nie. Yoshi, wróć tu. Nie udało się, ale może się nam uda za którymś razem. Robię to tylko dlatego, że będę miał przy okazji troszeczkę więcej żyć, a mamy naprawdę dość dużo czasu w tym poziomie. I
podejrzewam, że raczej nie będzie to... O, dziękuję. Że raczej nie będzie to jakoś nie wiadomo jak długi poziom i... Cóż... Fajnie, że tutaj mamy sufit, tak? Wszystko fajnie, wszystko piękne, ale... Przy możliwościach, które daje nam Super Mario Maker, to naprawdę troszeczkę tutaj brakuje, żeby powiedzieć, że jest to poziom nawet bardzo dobry. Bardzo prosty poziom, bardzo prostoliniowy, nawiązujący do takich bardzo początkowych poziomów Super Mario World, gdzie rzeczywiście ta gra zachwycała, bo była nowa, ale nie przedstawiała jeszcze wszystkiego, co tak właściwie Super Mario World miał gdzieś tam w rękawie. Nie pokazywała jeszcze tych wszystkich asów w rękawie, jakie Super Mario World posiadał. I dlaczego mówię tutaj o suficie, że fajnie, że mamy sufit. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli to jest tunel, dobra, rozumiem, tunel musi być prosty. Ale bardziej w dalszym ciągu wyglądała to jak jakaś jaskinia. I ogólnie rzecz biorąc, w tej jaskini... Fajnie by było, gdyby autor wykorzystał tą możliwość, że mamy pochyłości, na które czekaliśmy w Super Mario Makerze 1 i nigdy się nie doczekaliśmy. A kiedy pojawiły się w Super Mario Makerze 2, to nagle wszyscy... Wow, poróbmy poziomy, które zawierają w sobie pochyłości. A potem zapomnijmy, że je mamy, chociaż możemy je wykorzystywać do na przykład upiększania poziomów. I stworzenie chociażby... W tym poziomie iluzji tego, że jesteśmy pod ziemią, że mamy jakieś stalaktyty, no dobra, stalaktyty i stalagmity można było jeszcze robić w Super Mario Makerze 1, ale bardziej bym powiedział, że można tutaj było dodać coś na zasadzie nierówności, nie tyle terenu, bo teren do przechodzenia był nierówny, był taki bardzo platformowy a la Super Mario World, te początkowe poziomy. Aczkolwiek można było troszeczkę się postarać i na przykład ten sufit pozmieniać tak, żeby on nie był w 100% równy, żeby on wyglądał, że rzeczywiście jesteśmy w jakiejś jaskini. Aczkolwiek nie jest to zły poziom, tylko że wydaje mi się, że czas na tak proste poziomy już przeminął, jeżeli chodzi o super światy, ponieważ jesteśmy w świecie drugim i powinniśmy dostać już coś... zdecydowanie bardziej rozwiniętego, coś bardziej ciekawego do popatrzenia, a nie taki bardzo bazowy poziom, tak mi się wydaje. Na to marudziłem, przynajmniej tak mi się wydaje, że na to marudziłem i na to zwracałem uwagę przy okazji pierwszego świata, że dobra, pierwsze koty za płoty to jest pierwszy świat, autor jeszcze się może rozkręcać, ale wydaje mi się, że w tym momencie, jak jesteśmy już w świecie drugim, to... Autor powinien już zacząć wyciągać pierwsze asy z rękawa, więc taki poziom nie powinien się tu znaleźć, albo mógłby się tu znaleźć, gdyby był troszeczkę lepiej rozwinięty. Two sides of Buzzy Cave, czyli dwie strony jaskini Buzzy Beetle i mamy go w nakładce graficznej Super Mario Bros. I pierwsza rzecz, którą widzę, to to, że mamy tutaj, tak jak widzicie, question mark bloka. Wydaje mi się, że ten poziom będzie odwrócony. Że najzwyczajniej w świecie w którymś momencie ten poziom się odwróci. Ale nie spodziewałem się, że odwróci się aż w taki sposób. Dobra, tego się nie spodziewałem i zapomniałem, że w tej grze jest tryb nocny. Tu mnie... Nasz szanowny Pipku zaskoczył odrobinę, ale to nie jest tak, że nie tyle, że się tego nie spodziewałem, co raczej zapomniałem, że coś takiego jest. I na chwilę obecną też nie jestem w stanie stwierdzić, czy ja jestem w jaskini, czy ja nie jestem w jaskini. Okej, czyli ta jaskinia, czy też to miejsce, w którym my będzie się tak odwracać. Fajny feature, ale znowu. Ta jaskinia wygląda jak tunel. Ta jaskinia jest bardzo prosta. Znowu wracam do tego, o czym mówiłem przed chwilą. To znaczy, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale Super Mario Maker pozwala na zdecydowanie więcej rzeczy. I wydaje mi się też, że fakt, że nie mamy tutaj progresywnego power-upa, albo to było zamierzone działanie ze strony autora na tej zasadzie, że... Na tej zasadzie najzwyczajniej w świecie, że autor po prostu nie chce nam dać tego
progresywnego power-upu, ponieważ ten progresywny power-up w jakiś sposób popsułby ten poziom, ale wydaje mi się też, że właśnie, że niekoniecznie mógłby popsuć ten poziom, tylko raczej jest to sprawa taka, że autor po prostu chce nam dać ten power-up w zupełnie innym momencie. I teraz, jak ja mam zdobyć ten power-up? Mam go zdobyć chyba w taki sposób. Tu wejść nie możemy. Brakuje nam klucza. Widzę, że mamy dwie czerwone monety do znalezienia, ale wydaje mi się, że to nie tędy droga, że raczej będziemy musieli tutaj co nieco coś innego znaleźć i przejść, wykorzystując po prostu tutaj klucz, a potem właśnie dopiero teraz będziemy mieli szukanie czerwonych monet. No i przyznam szczerze, że fajnie, że mamy ten gimmick polegający na tym, iż jesteśmy w odwróconym de facto świecie, przez to, że mamy ten tryb nocny, ale w dalszym ciągu nic nie wskazuje na to, że my jesteśmy w jaskini. Raczej powiedziałbym, że przechodzimy przez jakieś tunele, wychodzimy gdzieś do jakiegoś innego miejsca, się przenosimy i w tym innym miejscu najzwyczajniej w świecie czeka na nas coś i tym czymś... Oj, zapomniałem, że tutaj jest... że to w taki sposób wygląda. Dobra, straciliśmy wszystkie power-upy i troszeczkę czuję się niepewnie. A to już jest troszeczkę trudniejsze. I gdzie był checkpoint? Checkpoint był aż tutaj. Tutaj progresywny power-up byłby jak znalazł i rzeczywiście bardziej by tutaj pasował ten progresywny power-up niźli najzwyczajniej w świecie to, co mamy zaprezentowane, czyli ten zwykły teges, który tutaj się znajduje. To będzie zdecydowanie trudniejsze niż mogło być, z tego prostego względu, że skaszaniłem, bo się zacząłem teraz spieszyć. No i dobra, tu sobie zeskoczmy. Właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, to tu mamy dodatkowe monety. I teraz prawdopodobnie w tym miejscu będziemy mieli progresywnego power-upa, prawda? Dziwi mnie to, że raz mamy progresywnego power-upa, a raz tego progresywnego power-upa nie mamy. I to jest moim zdaniem błąd ze strony autora, że coś takiego się po prostu zdarzyło. Wydaje mi się, że gdzieś tam po prostu autor zapomniał o tym, że ma progresywnego power-upa w tym poziomie i najzwyczajniej w świecie zapomniał go dodać albo zapomniał go umieścić w tym konkretnym jednym bloku. No i teraz tutaj ten Buzzy Beetle powinien nam tutaj zeskoczyć. No teraz jeszcze musimy poczekać na tego Spike'a, żeby nam... Właśnie, żeby tędy po prostu gdzieś nam uciekł. I jeszcze raz musimy wrócić tutaj, zdobyć tą czerwoną monetę i lecimy przed siebie. I wracamy do miejsca, które de facto było troszeczkę trudniejsze do ogarnięcia, ponieważ mamy... Nie tu chciałem wejść, ale spoko, gro. Chciałem wejść w te drzwi obok. Chyba troszeczkę za szybko tutaj coś wcisnąłem. No i teraz... Chyba to trzeba z rozpędu zrobić. I teraz wejdziemy sobie i powinniśmy już być w świecie, który jest... Nie chciałem tego robić, gro. Nacisnąłem w prawo, musicie mi wierzyć, moi drodzy. I teraz ostrożnie, bardzo ostrożnie, z tego bardzo prostego względu, żeby nie zagalopować się i żeby przez przypadek nie zginąć, kiedy nie jest to nam po prostu potrzebne. Fajny poziom, z fajnym pomysłem na siebie, bardzo
bardzo pomysłowe, powiedziałbym, to, w jaki sposób ten poziom został wykonany, w sensie ten gimmick, że mamy dwa różne światy, jeden, który jest do góry nogami, jeden, który jest zwyczajnie, i nie było to takie bardzo, bardzo standardowe, o, tutaj mamy jaskinię. I ta jaskinia jest zbudowana w taki sposób, że możemy ją przejść normalnie, a potem, kiedy wejdziemy w jakąś rurę, wskoczymy do góry, to nagle chodzimy po suficie tej jaskini. Nie. Tutaj rzeczywiście autor się postarał, tutaj Pitku się postarał i zrobił coś zupełnie inaczej. To znaczy, mamy dwa różne światy, tak jakby kontynuację tej samej jaskini, czy też raczej powinienem powiedzieć tego samego świata, z tego prostego względu, świata, tego samego poziomu, z tego prostego względu, że najzwyczajniej w świecie ciężko mi jest tutaj powiedzieć, że była to jaskinia i to jest chyba największy problem tego konkretnego poziomu, że ciężko jest stwierdzić, że rzeczywiście była to jaskinia. Prędzej powiedziałbym, że była to jakaś randomowa kraina gdzieś tam zawieszona w powietrzu. Sorry za to, ale rzeczywiście tak to niestety wyglądało. I cóż, O! Akurat to mogę robić. 5 żyć. O tak. Gdybyście się spytali, jak to robiłem, na przemian wciskanie bardzo szybko klawisza B-a na pro-kontrolerze. I zalecam tą strategię, ponieważ jest to pewnego rodzaju cheat i zawsze możecie uzyskać 5 żyć, o ile zaczniecie w odpowiednim momencie pompować. Więc to jest po prostu taka mała porada, o której chyba już kiedyś wspomniałem przy ogrywaniu jakiegoś innego super świata, ale no przypominam o tym po prostu, że takie coś istnieje. No i dobra, i mamy teraz poziom, który będzie odbywał się w wieży, albo będzie to po prostu forteca, czyli tak jakby halfway point danego świata, pomimo że nie będzie to halfway point. Czyli ten punkt gdzieś po środku. Boom Boom's Castle of Twomp, czyli zamek takiego tąpnięcia, czy też boom boomowy zamek tąpnięcia, czy też tąpnięcia. Tak można by było tutaj przetłumaczyć dosłownie. I poziom ten rozgrywa się oczywiście, jak już zauważyliście, w nakładce graficznej Super Mario Bros. I po pierwsze mamy tłompy. I mogłem poczekać, żeby sprawdzić, czy aby przez przypadek w tym poziomie, czy też z tej lawy nie wyskakują potabu, czy też, przepraszam, lawa bulby, ponieważ pamiętajcie, potabu w świecie Super Mario Bros. 3 nie istniały, pomimo tego, że to w dalszym ciągu jest dokładnie ten sam przeciwnik co zawsze, tak samo jak w Super Mario Bros. 1, ale wtedy nazywały się one lawa bulb, czyli po prostu kropla lawy na taki bardziej zjadliwy polski, można by było powiedzieć, a nie polsko-angielski. I zrobię ten poziom tak, jak Bozia przykazała, to znaczy nie będę szarżował, nie będę kombinował, bo to się źle skończy, tak jak zresztą przed chwilą. O nie, mamy walkę z bardzo standardowym naszym przyjacielem Boom Boomem. Czytajcie, ta walka będzie dla mnie bardzo, ale to bardzo zdradliwa, bo najzwyczajniej w świecie ja i walka z Boom Boomami nigdy nie idą w parze. Więc najłatwiejszy przeciwnik w grze potrafi sprawić mi problemy. I po raz kolejny, okej, jesteśmy w halfway pointcie. Spoko. Mamy walkę z Boom Boomem. Spoko. Nie wiem dlaczego, ale wszyscy tego Boom Booma... Z jednej strony to dobrze, że ktoś wykorzystuje tego Boom Booma i mamy tak naprawdę super świat, w którym Boom Boom jest wykorzystywany. Ale z drugiej strony, moi drodzy, tak jak już kiedyś powiedziałem, niestety Boom Boomy są nader często wykorzystywane i są wręcz, można by było powiedzieć, nadużywane. Mamy, nawet nie wiem, czy w tej nakładce graficznej można to zrobić, czy nasza wspaniała Boom Boom, tylko ojejku, nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała. Wiecie, ten żeński odpowiednik Boom Booma
czy ona może być dostępna w innych nakładkach graficznych niż tylko nakładka graficzno-fizyczna, czy też styl po prostu gry Super Mario 3D World powinienem powiedzieć, czy nie, ale z drugiej strony mamy też możliwość tworzenia customowych bossów, bo to jest Super Mario Maker 2 i fakt faktem tworzenie customowych bossów, jasne, będzie to jakaś algamacja innych bossów, ale z drugiej strony zawsze to lepsze niż coś, co widzieliśmy już po raz tysięczny tak właściwie, tak? I chciałem tutaj powiedzieć, że no, korzystajmy z tego, szczególnie, że w Lunar Magicu jest bardzo ciężko zaprogramować, czy też w ogóle tworząc haka do Super Mario Worlda jest bardzo ciężko zaprogramować customowego bossa i specjalizuje się parę osób w tym i tak właściwie jeżeli zobaczycie haka od kogoś innego, to często gęsto może być tak, że na końcu, w napisach końcowych macie napisane, że customowego bossa stworzyła ta konkretna osoba. I tak w 10 pod rząd, przepraszam, no dobra, to już była totalna hiperbola. W 3-4 pod rząd hakach zobaczycie, że najzwyczajniej w świecie ta sama osoba tworzyła jakiegoś dodatkowego customowego bossa. Bo tak naprawdę oskryptowanie tego i stworzenie jest rzeczywiście trudne, dlatego powinniśmy brać to, co mamy w Super Mario Makerze 2 i się tym cieszyć. Ale poziom bardzo łatwy i pozostawił po sobie pewien niesmak w tym momencie. Z tego prostego względu, że przedni poziom już podniósł troszeczkę poprzeczkę i pokazał, że zaczynamy wchodzić na fajny grunt, że zaczynają się fajne poziomy. I trach, i dostaliśmy w twarz kolejnym poziomem, który był nie tyle, że średniawy, tylko był dobrym poziomem, był niezwykle prosty w swoich założeniach i w samym jego stworzeniu również nie przedstawiał jakiegoś, wiecie, czegoś odkrywczego, po prostu kolejny poziom, który istnieje, tak? I gdybym miał go ograć osobno, poza superświatem, to byłbym bardziej krytyczny, ale widzę, do czego on jest wykorzystany, tak? I jest on wykorzystany do takiego przerywnika w danym superświecie, tylko że w dalszym ciągu otoczka tego wszystkiego powinna wskazywać na to, że będziemy dostawać coraz lepiej wykończone poziomy i coraz lepsze, coraz trudniejsze poziomy. A tutaj mamy taką sinusoidę, mamy poziom, który, wiecie, który jest dobry, potem mamy o wiele lepszy poziom. Nie jest on jakiś super bardzo dobry, ale jest również już zbliża się do tego bardzo dobrego i potem mamy przepięcie tej sinusoidy i zaczynamy spadać i znowu mamy tylko dobry poziom. Tak nie powinno być. Powinniśmy miarowo, acz skutecznie wprowadzać coraz to trudniejsze poziomy i te poziomy ulepszać, wyciągać, tak jak już wcześniej wspominałem, coraz to więcej asów z rękawa, pokazywać, że my jako twórca potrafimy. Zastaw się, a postaw się, można by było powiedzieć. Labyrinth with Buzzy, czyli labirynt z Buzzy Beetlami w nakładce graficznej Super Mario Bros. 3. No i zobaczymy, co autor ma tutaj nam do pokazania i zapewne będzie to labirynt. Jeżeli ten poziom będzie odnosił się do tego poziomu labiryntowego w Super Mario Bros. 3, to nie będę zaskoczony. Ale jeżeli ten poziom chociaż troszeczkę mnie zaskoczy, no to zobaczymy, co z tego będzie. I szczerze, wydawało mi się, że będzie to u góry. Wydawało mi się szczerze, że będzie to u góry i teraz pójdziemy sobie na dół. Z tego prostego... Aha, fajnie. Potrzebujemy jeszcze jednego Buzzy Beetla, tylko że... Tylko że właśnie. Żaden Buzzy Beetle nam się tutaj nie zespawnował. A to z tego prostego względu... A to z tego bardzo prostego względu, że nie tyle, że autor o czymś zapomniał, co najwyraźniej, czekajcie, tu wejść nie możemy, to nic nie spawnuje, czyli powiedzmy, że u góry, dobra. Na pewno u góry.
Na pewno u góry powinniśmy coś tutaj znaleźć i tam po prostu są dodatkowe monety i jeśli dobrze to rozegramy... A, widzicie, czyli autor się zabezpieczył. Autor się zabezpieczył, bo po pierwsze mamy... Teraz dopiero zauważyłem, że mamy limit czasu w tym poziomie. Taki dość... Można by było powiedzieć... No... Nie tyle, że kiepski. Co mamy... Dość mało czasu. Tam u góry coś było ukryte. Ale nie jestem tam w stanie wejść w tym momencie, ponieważ widzę, że mamy jeszcze 70 tylko sekund. Powiem tak. Jestem pozytywnie zaskoczony tym poziomem. Może to nie był jakiś super nie wiadomo jak trudny poziom, ale jestem nim pozytywnie zaskoczony, ponieważ myślałem, że zupełnie będzie inny pomysł na ten poziom, zwłaszcza jak już na samym początku zobaczyłem Super Mario Bros. 3. Pierwsze co mi się narzuciło na myśl to poziom, który może sami pamiętacie z mojego retroplaya z Super Mario Bros. 3, a jeżeli sami graliście to wiecie o jaki poziom mi też chodzi. I chodzi mi tutaj o poziom, który zapętla się w nieskończoność, dopóki nie ogarniemy, że musimy pod ziemią polecieć do góry w jedną z szczelin i tam ukończyć ten poziom. Jeżeli wiecie, o jaki poziom mi chodzi, to zrozumiecie, dlaczego jak zobaczyłem, że jest to Super Mario Bros. 3, zobaczyłem nazwę Labirynt i zobaczyłem Buzzy Beetle w nazwie, to wydawało mi się, że właśnie do tego tutaj, że do tego właśnie tutaj autor będzie nawiązywał. I jakież moje jest ogromne zdziwienie, pozytywne zdziwienie, że nie nawiązał do tego, aczkolwiek sam pomysł na ten poziom jest fajny. Jednakże jego realizacja jest odrobinę, można by było powiedzieć, pokrętna z tego prostego względu, że można się softlockować na samym początku tego poziomu. I najprawdopodobniej po to właśnie jest tam ten pirania plant wychodzący z rury, aby ewentualnie się zabić. A jeżeli autor go tam rzucił po prostu jako przeszkadzajkę i nie przemyślał tego, że można się tam softlockować, zabijając wszystkich przeciwników, bo da się to zrobić, to najzwyczajniej w świecie, ups, znalazłem problem w tym poziomie. To taki dość spory problem. Jest on, ogólnie ten pomysł na ten poziom jest, tak jak mówię, pokrętnie zaimplementowany i troszeczkę widać, że w pewnym momencie autor chciał więcej z tego poziomu, ale nie chciał się zagalopować z nim. I wyszło, co widzimy. I nie jest to dobry poziom, ale nie jest to też bardzo dobry poziom. Jest gdzieś tam pomiędzy najzwyczajniej w świecie. Oj, coś mi się wydaje, że ten świat zakończymy pod taką... pod takim właśnie znakiem. Te poziomy aspirują do bycia bardzo dobrymi poziomami, ale czegoś im strasznie brakuje, tak? Czegoś bardzo, bardzo takiego podstawowego. No i... zamek. Mam nadzieję, że zamek, a nie jakaś nie wiadomo co, forteca. Haha, żart. Ale Iggy's Castle of Seesaw, czyli zamek Iggy'ego, czy też... Czekajcie. Iggy's Castle of Seesaw. Ja już gdzieś ten poziom widziałem. Jest to zamek bujawek, czy też raczej powinienem powiedzieć huśtawek naszego drugiego Iggy'ego. Wydaje mi się, że ja w podobny poziom o takiej samej nazwie grałem. Albo mam déjà vu. Zresztą zobaczymy zaraz. Ale wydaje mi się, że mam déjà vu, że graliśmy w poziom o bardzo, bardzo podobnej nazwie. Albo taki poziom istnieje w którejś z oficjalnych przygód naszego szanownego Mario. What? Dobra, ja mam pytanie. Okej, dobra. To nie będzie tak łatwe, jakby się mogło wydawać. Ale tak jak mówię, mam déjà vu, że w poziom o podobnej nazwie, bo teraz jak na niego patrzę, na ten poziom,
to absolutnie... Absolutnie nie mogę powiedzieć, że ja w ten poziom grałem. Raczej mogę co najwyżej powiedzieć, że... O, proszę ja was bardzo. Tak to trzeba zrobić. To jest dla tych, którzy nie wiedzą, jak to należało... W jaki sposób należało to po prostu tutaj ugrać. Także tak to wygląda. O nie, 10 centów, które najzwyczajniej w świecie tak bardzo mi na nich zależy, że aż wcale. No i mamy podwójne drzwi, które będą prowadzić nas do walki z bossem. Tutaj akurat przydałoby się, nie wiem, jakaś ozdóbka, albo nie wiem, jeżeli to nie jest walka z bossem, to nie, to będzie przejście do walki z bossem. Także wydaje mi się, że tutaj akurat można było się pokusić o to, aby checkpoint był przed tymi drzwiami, wejście w te drzwi i nad tymi drzwiami, żeby była po prostu jakaś... chwila. My przed chwilą byliśmy pod ziemią, teraz jesteśmy... Teraz jesteśmy na frachtowcu. O co tutaj biega? O co tutaj biega? O co w tym momencie tutaj biega? Nie wiem, czy autor to przetestował, ale chciałem właśnie spróbować, czy uda się mi jego zrzucić. Pitku, jeżeli to oglądasz, to powiedz, pewnie będziesz to oglądał, ale zostaw mi w komentarzu taką informację. Czy w poprzednim poziomie przetestowałeś to, że można się softlockować, że jest potencjalny softlock na początku poziomu? A w tym poziomie czy sprawdziłeś i czy było zamierzone to, że da się Igiego zrzucić z tej huśtawki? Jeżeli coś z tego nie było, jeżeli akurat w tej walce to nie było zamierzone, to... Ups, da się to zrobić. A jeżeli to było zamierzone, że jeżeli ktoś wie, że da się to zrobić... To fajnie, że to zaimplementowałeś. W każdym bądź razie, jedno co mnie mierzi w tym konkretnym poziomie, tak jak na początku, wszystko mi się podobało i fajnie był to ten poziom. I chciałem powiedzieć, że na razie mój zarzut do tego bardzo dobrego poziomu jest taki, że można było jakoś ozdobić te drzwi, nie wiem, dać czaszki pod tymi drzwiami albo coś w tym stylu. Wiecie, te czaszki, które można przyczepić na... linię kolejową, czy też po prostu na tego traka, który jest możliwy do stworzenia, żeby, wiecie, coś się poruszało po tej linii konkretnej. Można przyczepić te czaszki, żeby pokazać, że ej, tutaj w tym miejscu jest walka z bossem, powodzenia. I to był mój jedyny zarzut. A potem trafiliśmy na statek powietrzny, który w ogóle wybił mnie z tego wszystkiego na zasadzie... Dobra, chwila, byliśmy w zamku, który jest pod ziemią, nagle z zamku, który jest pod ziemią, trafiliśmy w chmury na statek powietrzny, z którego przenieśliśmy się z powrotem do zamku, który jest po... Co? Imersja poziom 0. I tym sposobem poziom z bardzo dobrego zrobił się tylko dobry. Ups. Wybiło mnie to totalnie z imersji, nawet nie wiedziałem, co powiedzieć. Fajny poziom... Przemyślany, mówię, gdzieś już widziałem tą nazwę, bo na pewno takiego poziomu nie ogrywałem, ale widziałem gdzieś nazwę bardzo zbliżoną do tej albo identyczną i przez to mam totalne déjà vu, ale sam poziom i parę mechanik, które zostały w niego wrzucone, naprawdę mnie tutaj zaskoczyły bardzo pozytywnie. Gdyby nie to wybicie z imersji, gdyby nie to, że ta walka mogła się rozgrywać tak samo dobrze w zamku jak na tym latającym statku. Dlaczego to zrobiłeś, mój drogi? Nie mam bladego pojęcia i pewnie będziesz musiał się tutaj wytłumaczyć w jakiś sposób przed nami. Dlaczego to zrobiłeś? Miałeś tak świetnie zapowiadający się poziom, taką prostą rzeczą zaprzepaściłeś... To wszystko, co zbudowałeś w tym poziomie, tak de facto. No cóż, fajnie było. Kolejny świat za nami.
świat podziemny, który momentami zdziwił mnie pozytywnie, a niektórymi momentami sprawił, że zastanawiałem się, o co tak właściwie tutaj chodziło. I moi drodzy, widzę, że mamy przed sobą świat, gdzie mamy wybór, świat oczywiście pustynny, gdzie mamy wybór jednej z dwóch dróg. I już mi się to zaczyna podobać, ponieważ jeżeli jeden z poziomów będzie zbyt trudny, to zawsze możemy dobrać drugi. I to jest fajnie zrobione, ponieważ jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, to właśnie może wybrać jeden z tych dwóch poziomów, może spróbować obydwu, ale nie musi rozgrywać obydwu, żeby przejść dalej. I mam nadzieję, mam taką szczerą nadzieję, że kiedy wrócimy i zagramy w te poziomy tutaj, to te poziomy będą się od siebie diametralnie różnić. To znaczy, jeden z nich wykorzysta fakt, że Pitku umieścił go jakby specjalnie, ponieważ mógł je umieścić równie dobrze na tym samym poziomie, ale jeden z tych poziomów, zauważcie, ten górny, jest umieszczony wyżej, jest na skalnej, tak jakby półce umieszczony, na wzniesieniu, więc istnieje ogromna szansa, że ten poziom będzie nawiązywał do tego, gdzie się znajduje, a ten poziom poniżej, który jest na dodatek w takim dole z ruchomymi piaskami, również wykorzysta to, jak go umiejscowił nasz szanowny Pitku i cóż. I zobaczymy, co z tego będzie. No chyba, że ten poziom na dole będzie bardziej nawiązywał do tego, że jest w pobliżu tej sawanny, chciałem powiedzieć, tej oazy, która się tam znajduje i w jakiś sposób będzie wykorzystywał również to, że w takim, a nie innym miejscu go umiejscowił. Jednakowoż to sprawdzimy dopiero w kolejnym materiale wideo z serii Super Mario Maker 2. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wideo wam się podobał. Zachęcam was do pozostawiania swoich komentarzy. Jeżeli chcecie w jakiś sposób również tutaj ocenić, wyrazić swoją opinię na temat tego, co zobaczyliście, na temat poziomów stworzonych tutaj przez naszego kochanego Peter Q Polska Gamer, czy też pitku.pl po prostu, to również śmiało możecie to zrobić, ale pamiętajcie, że argument nie podoba mi się, bo nie, to nie jest argument, tylko takie dosłowne przypieprzanie się do byle czego. Musicie, wiecie, jeżeli podajecie argument, argumentujecie to i musicie w jakiś sposób wyjaśnić, dlaczego widzicie to w taki, a nie inny sposób. Innymi słowy, po prostu szanujmy się wzajemnie. Jeżeli coś chcecie powiedzieć na temat tutaj tego, co widzieliście, śmiało również piszcie te komentarze, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpowiadając wam po prostu komentarzem na komentarz, aczkolwiek od czasu do czasu zdarza mi się przemycić gdzieś tam tą odpowiedź do kolejnego z materiałów z tejże konkretnej serii. Ja się z wami jak na razie żegnam, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!